Dziękuję. Na wstępie chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia się do Waszego zboru. Możliwość odwiedzenia tego pięknego domu i Waszej no też okolicy wspaniałej. Jestem szczery, że jestem te widoki po drodze, no to zapierają te dech w piersiach, nie? My tutaj mieszkamy, jestem sobie też przy lesie, w takiej płaskiej okolicy, ale tutaj jest po prostu przepięknie. No, że już tego nie doceniacie, bo... Nie doceniamy. Przyjąłem też pozdrowienia z mojej niewielkiej społeczności, gdzie studiujemy Ewangelię Jana od braci i sióstr, także sobie Was pozdrawiają. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I teraz tak tylko tytułem organizacji rozumiem, że mamy czas do mniej więcej 13, tak? Tak. Jest jakaś przerwa, rozumiem też? Tak, przerwa. Będziemy chcieli zrobić w miarę krótką, żebyśmy się pozbierali. Tak, ja sobie chciałem... Żeby bratu pasowało. Żeby Wam pasowało. Tak. Chciałem przeprosić za... Ja bym brata skręcała, nie służę mi, bo oni proste jadą, się skręcali tu, a my byliśmy na skrzyżowaniu i byśmy za Wami wyjechali. Karamy w lewo, tak? To jeszcze parę minut. Ja bym tam brata, to tam mam niedługich, nie? Czy tu jest, mówi o górę, to będzie ten niedługich w lewo. I my z tymi samochodami wyjechaliśmy. Tak. Pierwszy temat, jaki mamy, jest czerpnięty z Izajasza 57:15. Izajasza 57:15. Otwórzmy sobie. Będzie trochę tekstów. Ja też mówię, że może pewnie nie nadążymy wszystkich otwierać, ale niektóre warto sobie zobaczyć. I to jest werset, który od razu określa nam temat tego naszej pierwszej rozmowy. Wielkość, łaskawość i współczucie Boga. Proszę podać, jakie było. Izajasz 57:15. Dziękuję. Bo tak mówi On najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości w miejscu świętym, mieszkam z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Tak więc temat wiąże się z osobą naszego Stwórcy i też wiąże się z pewnymi jego ważnymi cechami, które i też pozwoli nam zrozumieć, pod jakimi warunkami my możemy z nim mieć społeczność. Jehowa jest najdostojniejszy i najwyższy, który zamieszkuje w wieczności. Jest napisane, że pierwsze pierwej niźni góry stanęły i ukształtował ziemię i okrąg świata, to teraz od wieku aż po wieki Ty jesteś Bogiem. To jest werset psalmów, psalm 90. Bóg istniał, zanim został stworzony nasz Pan. Wiemy o tym. Nasz werset mówi o tym, ten 57:15, mówiliśmy, święte jest imię Jego. Święte jest imię Jego. I na temat imienia chciałbym poświęcić troszkę czasu, bo każdy z nas rozumie to słowo już w takim biblijnym, szerszym znaczeniu, ale ja przyznam szczerze, że przeglądając to po raz kolejny, też znalazłem kilka wspaniałych myśli, z którymi chciałbym się podzielić. Wiadomo, że nie rozumiemy tego jako po prostu imienia, jak na przykład Piotr czy Stefan, bo myśmy się przyzwyczaili do tego, że nazywamy pewne rzeczy i one, jakby ich nazwa straciła trochę znaczenie. Natomiast przede wszystkim zacznijmy od podstawy naszych drogich przyjaciół Żydów. Znalazłem taki bardzo ciekawy fragment, z którym chciałbym się z Wami podzielić, mianowicie na jednej ze stron takich Żydów w społeczności żydowskiej w Polsce było takie pytanie profesora hebraistyki, który mówi, przecież w Waszej torze, którą przetłumaczyliście niedawno, popełniacie błąd, bo nie tłumaczycie imienia Bożego poprawnie, tylko piszecie Haszem, a przecież Haszem znaczy imię, więc powinniście to przetłumaczyć jako imię. I dlaczego taki prosty błąd, który nawet byle student hebraistyki w stanie wychwycić, wy popełniacie? I właśnie ten fragment odpowiedzi rabina jest bardzo, bardzo interesujący i pozwoli on nam zrozumieć pewne myśli odnośnie znaczenia słowa imię.
jak bardzo ważne dla Starego Testamentu i też dla nas powinno być imię Boże. Szanowni profesorowie hebraiści, w modlitwach, błogosławieństwach nie wypowiada się słowa Hashem. Ono jest wyłącznie w tekście pisanym, to tylko forma zapisu. Imię Boga jest przykładem kri uktiv, czyli jest zapisane w określony sposób, ale odczytywane w całkiem inny. Potrzebna jest szczegółowa wiedza ukształtowana przez tradycję, bo litery, które pojawiają się w tym miejscu w torze Yud Hei Vav Hei, czasami czytamy jako Adonai, a czasami jako Elohim. W błogosławieństwie, o którym piszecie, bo oni się odnosili do specyficznego fragmentu pisma, ten profesor, i w innych, w miejsce zapisanego Hashem wypowiada się Adonai. Czyli proponowane przez Państwa tłumaczenie błogosławione jest Twoje imię, Boże, Królu, jest całkiem nieakceptowalne. Przecież słowa Hashem, skoro go nie wypowiadamy, tym bardziej nie tłumaczymy. Adonai jednak nie jest też słowem, które się tak naprawdę znajduje, to tylko substytut czteroliterowego, niewymawialnego imienia Boga. Przyczyną tych wszystkich zabiegów jest nakaz okazywania szacunku imienia Boga. Tetragrammaton, czyli czteroliterowe imię Boga, litery hebrajskie Yud, Hei, Vav, Hei, było wymawiane tylko w Bet HaMigdash, świątyni, podczas bardzo szczególnych modlitw. Ponieważ świątynia nie istnieje, nie jest ono wypowiadane przez ortodoksyjnych i konserwatywnych Żydów. Podczas modlitwy oraz odczytywania w synagodze używa się terminu Adonai. Adonai znaczy mój Pan, choć niedokładnie, bo gdy chcemy po hebrajsku powiedzieć mój Pan, używamy formy Adoni, nie Adonai. Adonai dałoby się, twierdzi autor modlitwnika żydowskiego, rabin Sacha Pekarik, przetłumaczyć jako mój Pan, który jest Panem wszystkich Panów. Słowo Adonai nie może być wymawiane podczas zwykłych rozmów. W nich oraz w tekstach pisanych używa się określenia Hashem. Dlatego jeżeli kiedykolwiek usłyszycie Żydów mówiących na temat Boga, będą mówili Hashem, to znaczy to imię, to wyjątkowe imię. Tak określają, rozmawiając o Bogu. Tak więc ze względu na szacunek dla imienia Boga zastępujemy je słowem Hashem na naszej stronie internetowej, podobnie jak robi to większość modlitewników. Czytelnicy powinni powiedzieć, że w wygłaszanej modlitwie, błogosławieństwie ma się tam pojawić słowo Adonai, a nie Hashem. Pisaliśmy o tym. Dlaczego teraz, odpowiadając na Państwa pytanie, umieszczamy w tekście od odpowiedzi słowo Adonai? Dlatego, że zgodnie z halachą wolno go używać w celach edukacyjnych, a ta odpowiedź dokładnie takie ma cele spełniać. Miło nam edukować profesorów. Pozdrawiamy. Chciałem tylko powiedzieć tyle, żeby... Bo nam, dla mnie osobiście, takie rozważenie, jak zetknęliśmy się z Słowem Bożym, to, że Bóg ma imię, to było odkrycie. Ja osobiście mogę powiedzieć, że zaczynając tutaj jako student biblijny paręnaście lat temu, nie wiedziałem, że Bóg ma imię. Nikt tego nie mówił. Natomiast wydawałoby się to z takim dużym przeoczeniem, ale jak się popatrzy na bagaż tego, Żydzi całe swoje życie nieraz nigdy nie wypowiadali słowa imię Bożego, nawet nauczyli się nie wymawiać go po cichu takim, i to wynikało tylko i wyłącznie z takiego szacunku. Szacunek może być źle pojęty, ale jak zobaczymy na wiele zakazów w Torze, do miejsca najświętszego nikt nie mógł wejść, nie? Czyli pewne rzeczy po prostu były zabronione i teraz nam może to się wydawać, może to jest przesada, może nie, ale mi się wydaje, że jeżeli że to też może być odczytywane jako ogromny, ogromny szacunek. I teraz, jeżeli co chwila na przykład ktoś z kolei naszych drogich braci Świadków Jehowy, Jehowa to, Jehowa tamto, ja nie wiem, czy nadużywanie. Czy nie jest to nadużywanie. Oczywiście każda skrajność jest nie do końca. Dokładnie. I teraz imię. Imię jest... Powiemy sobie szczegółowo, to jest imię, to jest, ma, używane są dwa słowa, tak de facto w Biblii. Pierwszym słowem to jest 8034, Shem. 8034 to jest, jak ktoś używa konkordancji Stronga. Ja osobiście nie znam hebrajskiego, dlatego muszę niestety posiłkować się takim narzędziem. Narzędziem bardzo niedoskonałym, które polega na tym, że wszystkie słowa hebrajskie zostały ponumerowane po kolei. I każde występowanie tego samego słowa razem z jego odmianami gramatycznymi ma kolejny numer. Akurat to słowo Shem ma numer 8034, można sobie sprawdzić. Występuje ono w Biblii, nawet chyba nie zapisałem tego ile razy, ale kilkaset razy.
I teraz zasadniczo patrząc na naszą literaturę, przeglądając w artykule, brat, który to pisał, albo brat Johnson, albo brat Jolly, mówił, że słowo wszem ma siedem znaczeń. I to jest siedem znaczeń, wiadomo, że szem pierwszym takim znaczeniem to jest po prostu jak ktoś kogoś nazywa w ten sposób. Albo dotyczy to zwłaszcza osób, czyli po prostu zwykłe ludzkie imię, tak? Czyli Gabriel, na przykład moja żona Oleńka, to jest brat Przemek, notabene, nie mieliście się okazji poznać, więc myśmy tak troszkę tutaj parowali, szkoda, że nie było tego czasu, żeby parę słów zamienić, więc to jest takie typowe po prostu nazwanie kogoś. Drugim takim znaczeniem słowa imię jest to, że ono określa też naturę danej osoby. To jest ten taki silny związek imienia z osobą, który już trochę u nas się stracił, bo na przykład Przemysław, to znaczy osoba, która podejmuje wysiłek, nie, w działaniu, która przemyśliwuje i dąży do tego, więc rodzice nadają dziecku określone imię, liczyli na to, że pewne cechy charakteru będą w nim wzmocnione i będą w nim obecne. Czasami imiona, wiemy, w Starym Testamencie miały charakter mocno proroczy, no ojciec wielu na przykład, nie? To przecież ten... Mówię, że tu macie obronić na człowieka. Aleksandra, tak jest. Moje się tłumaczył Bogdan. Ja pytałem się hrabina, kiedy rozmawiałem. Słucham? Albo obrońca mężczyzn. Tak jest. No, bo to jest defender od men, bo men to on jest na podstawie tego, tak, przyznać. Natomiast ja się pytałem, jak moje byłoby po hebrajsku, ja okazuje się, że po hebrajsku nazwałbym się Nathaniel. Nathanael. Bogdan. Bo pytałem się, dar od Boga, jakby to było i tak mi powiedział Nathaniel. Także to też jest imię, które się tłumaczy. I taki przykład takiej natury mamy oczywiście pokazany w 2 Mojżeszowej 3:14 od 13 do 15, może tak by było najprościej. 2 Mojżeszowa 3 od 13 do 15. To jest taki znany werset, obywatelstwo, który opowiada historię Mojżesza, który ma pewien kłopot, bo mianowicie jak? W jaki sposób mamy przemawiać do Boga, kim jesteś? Jak mnie zapytają, drogi Boże. Mojżesz zaś rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy mnie oni zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. I tak dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom, jestem Bóg ojców waszych, a Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. I tak ten charakter Boży jest też widoczny na przykład w Psalmie 83:19. Ja tutaj tych psalmów było podanych bardzo dużo, czy w ogóle wersetów było podanych bardzo dużo. Ja gdybyśmy chcieli zaglądać do wszystkich, to prawdopodobnie byśmy tutaj spędzili te 3 godziny i odczytowując. Natomiast w Psalmie 83:19 niech poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty sam jeden masz Jahwe na imię. Czyli, kiedyś taki wykład bardzo ciekawy słyszeliśmy, z którym tłumaczył brat, jestem i który jestem, oznacza to, że Bóg może sam definiować swoją naturę, bo tak też się nawet i u nas mówi, jestem, który jestem, zrobiłem, co zrobiłem, zrobię to, co zrobię, pójdę tam, gdzie pójdę. To jest to, co ja postanowię, to będzie. Taki jest ten właśnie Boża natura. Charakter Boży, też podany jest ten sam werset. Mojżeszowa 1, Mojżeszowa 3:14. Jestem, który jestem. Myśmy to przeczytali przed chwileczką. Reputacja. Moje tłumaczenie jest tylko jestem. Posłowie. Tak, ale wcześniej w 14 jest napisane, odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. Tak? Można coś dodać, tak? Tam występuje dosłownie w języku hebrajskim, gdybyśmy czytali Tanach, bezpośrednio taka wypowiedź
Echie, Asher, Echie. I nie będzie będzie za tych chwilę. Będziesz o tym mówił, bo tak. Chodzi o tłumaczenie też tego. Bo Bóg mówiąc o sobie mówi Echie, Asher, Echie. Jest kilka form, bo chodzi tylko o to, tak szybko, jest kilka form, które wszystkie są poprawne. To wynika z gramatyki języka hebrajskiego. To jeżeli będzie taka możliwość, to później chętnie. Tak, tak. Bóg nam też o tym wspomniał. Bo on o sobie mówiąc używa troszkę innych słów niż temu, jeżeli ktoś o nim mówi Bóg. Tak. To jest właśnie to, to właśnie tutaj, to jest tylko, to znaczy taki kłopot, że no już gramatyka hebrajska to jest temat dosyć odległy dla nas, nie? Oczywiście, to jest zupełnie obca gramatyka. Dokładnie. Jest bardzo blisko polski, natomiast... Tak jest. Potem mówiliśmy o reputacji Bożej. I tutaj byśmy musieli sięgnąć na przykład do, to imię Boże też oznacza reputację, na przykład druga Mojżeszowa 9,16. Ja to już muszę sięgnąć do mojej takiej elektronicznej wersji. Ja przepraszam za braterstwo, za przykład używam tysiąc latki, mówię przepraszam, bo... Słucham? To jest bardzo dobry przykład, natomiast po prostu często bracia używacie warszawskiej albo tej jeszcze gdańskiej i one mają troszkę inne brzmienie. Tak, u mojej jest będę, który będę. Tak, Biblia warszawska jest kalwinizowana w wielu miejscach, więc jest to kłopot. No tak, jest. I teraz, mówiąc o reputacji Bożej, 2 Mojżeszowa 9,16, tu mam taki przykład. Lecz dlatego zostawiłem Cię na ziemi, przy życiu, abyś zobaczył siłę moją i aby imię moje zostało rozsławione po całej ziemi. Przecież tu nie ma mowy o imieniu Jehowa, tylko chodzi o imię w znaczeniu jego osoby, jego reputacji, nie? Mamy następny taki przykład przypowieści Salomonowe 22,1. To też byśmy sobie... Też bliższe. Przypowieści. Ja przepraszam, tutaj mam chwilowe. Tutaj jest mowa trochę przewrotnie o... Słucham? Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Tak jest. Lepsza przychylność niż wielkie. I teraz cenniejsze jest właśnie i tutaj jest słowo szem. Tego nie widzimy, nie? No bo to jest cenniejsze jest dobre imię niż bogactwo, nie? W gdańskiej tak jest. No. Dlatego te tłumaczenia też wymagają czasami sięgnięcia do Biblii interlinearnej, gdzie można zobaczyć, ale tutaj generalnie chodzi o to, że to słowo oznaczające imię w tym wypadku się pojawia, jest troszkę inaczej przetłumaczone. Podobnie takie słowo, które dzisiaj jest mniej popularne, ale kiedyś było bardziej honor, nie? Czyli takie honorowanie zobowiązań, które się podjęło. Nehemiasza 9,10. Nehemiasz. I więc 10, jak ktoś ma, to mógłby przeczytać, bo coś się moja droga komórka zawiesza. 90, tak? Tak jest. Dokonałeś też znaków i cudów przeciw Faraonowi, przeciwko wszystkim jego sługom i mieszkańcom jego kraju, gdyż wiedziałeś, że odnosili się do nich zuchwale. Tak dzisiaj uczyniłeś sławnym, przepraszam, tak uczyniłeś sławnym aż do dzisiaj swoje imię. Tak jest. I tutaj mamy taki przykład naszego Pana, który dokonuje pewnych wykonuje pewne rzeczy, które obiecał, że wykona. Tutaj podobnie mamy w Jeremiasza 32,20, praktycznie identyczny werset. Jeśli jeszcze mogę, bo tak. Mówimy przykładzie przez tego Jeremiasza. W innych przykładach jest, zdobyłeś sobie imię, zgotowałeś sobie imię, uczyniłeś sobie imię, uczyniłeś sławę swoje imię, rzeczywiście tak jak to reputacja. Tak jest, dziękuję.
Jeremiasza 32:20. Czyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej, aż do dzisiaj w Izraelu wśród ludzi wyrobiłeś sobie imię, jakie posiadasz dziś. To jest dokładnie w tym samym myśli. Jeremiasz 32:20. Czyli Bóg poprzez swoje uczynki wyrabia sobie imię. Przecież on to imię by miał, nie? Bo to nie zmienia tego imienia, ale widać, że to słowo jest użyte w nieco innym znaczeniu i w tym znaczeniu możemy odczytywać, domyślać się, że to chodzi o jego honor. Jest jeszcze kilka innych wersetów. Filipian z Nowego Testamentu 2:9-11, tak żebyśmy też zobaczyli. Filipian jest nieco inne słowo greckie, na ten temat będziemy za chwilkę mówić. To słowo greckie nazywa się onoma. Ma też swój numer w konkordancji Stronga 3686. Natomiast drugi Filipian 9:11. Bóg go nadal wywyższył i darował mu imię, które jest na wszelkie, imię. Tak jest. To imię, na wszelkie imię, to nie chodzi przecież o imię takie jak Gabriel, tylko, chociaż to też jest bardzo ładne imię, tylko chodzi o jego urząd, o jego nawet nie urząd, tylko samą honor, można powiedzieć, posadowienie go nad imieniem, jego funkcję, nie? Autorytet urzędowy tutaj nawet, ja nie wiem, czy to nie powinno być zaklasyfikowane w tej właśnie sekcji, bo szóstym znaczeniem i słowa imię jest autorytet urzędowy, czyli urząd. Innymi słowy, to imię też urząd obejmuje. Druga Mojżeszowa 5:23. To jest taki przykład podany. Druga Mojżeszowa 5:23, to jest Księga Wyjścia, 5 rozdział, 23 werset. Bardzo słowo jest, aby mówił imieniem Twoim. Aby mówił imię Twoje. To takie inne, przemawiasz w Twoim imieniu. No tak. Przemawiam w Twoim imieniu. Przemawiam z autorytetu Bożego, nie? Przemawiam w imieniu dyrektora, czyli przemawiam z jego autorytetu. Mojżesz wychodzi do Faraona i rozmawia, przemawia w imieniu Bożym, czyli korzystając z autorytetu Bożego. To Bóg mu nakazał z Faraonem rozmawiać, a potem nie do końca chyba rozumie, co się dzieje, bo rozmawia w modlitwie z Bogiem i mówi do niego: tak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu. Wyrzuty czyni naszemu Stwórcy. Dalej, ale widać, że słowo imię jest tutaj użyte w znaczeniu właśnie autorytetu Bożego. Drugi przykład, 5 Mojżeszowa, 18 rozdział. Też mamy podobną sytuację. 19 werset. I tutaj jest proroctwo naszego Pana, który mówi, że o proroku, który ma przyjść, tak? Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, czyli znowu z tego autorytetu, który ja mu daję, tak? Ja od niego zarządzam zdania sprawy. No, myślę, że nikt z nas by nie chciał przed naszym Bogiem zdawać sprawy z takiej sytuacji. Albo też co gorsza, też podaje bardzo ważne dla nas ostrzeżenie. Jeśli zaś który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpić w imieniu bogów obcych, no cóż, taki prorok musi ponieść śmierć. Tak więc autorytet urzędowy jest tutaj widoczny. Jest jeszcze kilka innych wersetów, które można zobaczyć w Księdze Estery 8:8-10, Psalmie 118, 10-26, Psalmie 129, werset 8, jeżeli ktoś notuje. Natomiast to są takie rzeczy, gdzie te znaczenie tego słowa się pojawia. Następnym i ostatnim, o którym wspomina brat autor, jest siódme słowo, słowo cel, plan. To jest imię, też temu służy. Na przykład 2 Mojżeszowa 34,
6. Mam taki... Przepraszam, Rasie, bo daję. Masz kod Stronga do tego? To jest... Shen 8034. Okej. To już mówiłem o nosie imienia, tak? Hmm. 34.6. Druga Mojżeszowa 34.6. I teraz Pan wstąpił obok od piątego i Mojżesz zatrzymał się koło niego i powiedział imię Jahwe. Przyszedł Pan przed jego oczami i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę, wierność. I tu mamy jeszcze takie przykłady inne. Psalm 48. Psalm 48. Dziewięć do 15. Jakbyśmy słyszeli, tak i zobaczyli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego, Bóg je umacnia na wieki. O Boże, rozważmy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się weseli góra Syjon. Niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków. Obchodźcie Syjon dookoła, policzcie jego baszty, przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, aby powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On będzie nas prowadził. Tak, tak to jest, tak to jest z tym imieniem, że to znaczenie słowa imię ma bardzo wiele znaczeń. Nawet zastanawiałem się, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć do końca jego konotację w naszym innym nieco języku. Więc przeglądając materiał na ten temat, natknąłem się na takie pytanie, które sobie zadał rabinowi: czy możemy studiować Torę w innym języku niż język hebrajski? I okazuje się, że znowu to była wypowiedź, którą mógłbym cytować dosyć długo, natomiast generalnie w skrócie rzecz biorąc, odczytywanie Biblii w świątyni nie może odbywać się w innym języku liturgicznym niż język hebrajski, natomiast studia mocno niedoskonałe mogą być prowadzone w językach lokalnych, aczkolwiek rabin od razu mówi, że wiele tych rzeczy nie wychwycimy. To prawda. Nie wychwycimy, bo jest bardzo wiele warstw znaczeniowych, które umykają przetłumaczeniu. No i niestety właśnie dlatego my musimy się posiłkować tymi rzeczami i jak konfrontacji musimy też szukać tego zrozumienia i też czasami niektóre rzeczy trochę inaczej tłumaczyć. Cóż, widzieliśmy w naszych tłumaczeniach, że słowo imię na przykład było parę razy już przetłumaczone nieco inaczej. Ale ja w tym samym 48 jeszcze tam wychwyciłam to znaczenie planu. Mhm. I teraz tak. Sąda po wszystkie wieki to imię. To jest takie trochę dziwne, ale dało radę to wyczuć. No, tutaj właśnie brat autor miał tyle szczęście, że był Żydem. No, ma zespole to pomaga. Dzięki temu literatura epifaniczna jest tak różna od wszelkiej innej literatury. Tak jest, bo zawiera w sobie bardzo wiele elementów właśnie związanych z takim hebraistyką, dokładnie. No, tam występuje, że tak króciutko mówię, ten hebrajski zwrot Almud, który różnie jest tłumaczony na przykład w języku polskim czy w innych językach, bo zawsze jest to pewnego rodzaju idiom, który można tylko przetłumaczyć opisowo, żeby się przybliżyć do tego znaczenia. I to jest przykład dokładnie tego, co brat wspomniał. I teraz tak jest z ciekawości, bo patrzyłem się na to, jak współczesne słowniki rozumieją słowo sen. I okazuje się, że bardzo podobnie, bo generalnie jest to rzeczownik rodzaju męskiego, oznaczający po prostu imię, oznaczający imię rzeki, człowieka, miejsca, ale zwykle osoby. I jeszcze oczywiście reputację. Czasami też, tutaj brat autor nie wymieniał tego znaczenia, ale na przykład jeżeli imię jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, to chodzi o to, że rodzina jakby przetrwa, zwłaszcza jak ojciec ma synów, to jego imię jest zachowywane i to w hebrajskim jest właśnie też oddawane w ten sposób,
że jakby on trwa w swoich dzieciach, jego imię i rodziny. Oznaczenie Boga, miejsce chwalenia Bożego imienia. Tak więc te rzeczy są bardzo zbliżone. I takim ciekawym znaczeniem też jest o fałszywych bogach, żeby ich imienia nie wymieniać. Czasami też miejsce pamiątki jakiegoś wydarzenia nosi też imię tego wydarzenia. To jest tyle na temat współczesnego słownika hebrajstyki. Jeszcze jeden bardzo ważny fragment, też który napisałem, że zgodnie z zrozumieniem żydowskim imię jest nierozdzielne od osoby, do której należy, czyli stanowi część tej osoby. Stąd też w wypadku Bożym jest ono imię specjalnie święte. Dlatego na ten temat tego imienia Bożego rozmawialiśmy. Ponieważ znaczenie imienia Jehowy zostało przez wielu mylnie zrozumiane, w związku z tym można by tu podać wyjaśnienie dotyczące jego imienia. Otóż Mojżesz, jak pytał się, pamiętamy ten werset z drugiej Mojżeszowej, w którym pyta się, jakie imię ma podać Izraelitom, nie ma w związku z jego prostym nazwą, lecz chciał zapytać się, co ma powiedzieć Izraelowi, w jaki sposób miałby ich przekonać, co oni mogliby usłyszeć, gdyby Mojżesz zapytany o to imię. I domyślamy się, że Mojżesz mógł znać imię Jehowy. Tak jak zwykle, nie wiemy, jak to się ma wymawiać, czy Jehowa, czy Jahwe. Nie wiemy nawet, myślimy, że może powinniśmy być ostrożni z wymawianiem tego imienia, natomiast nie mamy sądzić, że Mojżesz mógł go tego nie znać, bo mógł to imię zupełnie spokojnie znać. Nie mamy sądzić, że tak jak Izrael, jak Egipcjanie mieli mnóstwo bogów, wiemy, że mieli bardzo wiele różnych bogów, no to Żydzi bardzo chcieli też mieć, poznać swojego Boga po to, żeby niejako w kontraście do bogów egipskich móc się nim chwalić. Zapewne to imię, które Bóg im podał wcześniej, musiało przetrwać w jakiejś może niezniekształconej formie, dlatego, że mamy wiele świadectw z pierwszej księgi Mojżeszowej, że ojcowie znali, że Abraham znał imię Boże, także to imię Boże musiało być już wcześniej znane. Tak? Na przykład 4 rozdział pierwszej Mojżeszowej, Ewa mówi do ogólnie po tym, że gdy Adam poznał Ewę i ona poczęła i porodziła Kaina i powiedziała, otrzymałam męża od Pana, od Jahwe. Tak jest. No dlatego to imię musiało być znane wcześniej. Tu ma akurat chyba ten werset. Nie, występuje wcześniej imię Boże, już w drugim rozdziale księgi Eksodów. Występuje w formie tetragramu, przynajmniej w pismach. Natomiast tutaj jedynie bardzo mi się podoba ten zważony ton brata Bogdana, bo najprawdopodobniej nie możemy zapominać, że Izraelici, Hebrajczycy byli 400 lat w niewoli Egiptu. Więc pytanie, bo tak, Mojżesz usłyszał brzmienie tego imienia już przy krzewie gorejącym. Ja już mówię Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale z mojego imienia, które przecież Jakub znał, Izaak znał, Jahwe, to jest to program, nie dałem im się poznać. I właśnie tutaj te myśli, które teraz omawiamy pod kątem znaczenia imienia, bo samo brzmienie imienia to jest jedna sprawa, a znaczenie imienia to jest drugie, nie? Czyli brzmienie, czy Hebrajczycy znali. Być może nie wiemy tego. Wiemy tylko tyle, że cały dekalog, 10 przekazań, one uderzało bezpośrednio, 10 przekazań uderzało w teologię Egiptu. To bardzo mocno tam widać. 10 plag uderzyło w 10 znaczących bóstw Egiptu. Cały panteon, każda plaga, coraz mocniejsze bóstwo poniżało. Nie było na to mocnych. Na końcu najpoważniejsze bóstwo Ra zostało poniżone śmiercią pierworodnych. Nie ma też heka, nie żadnie, czyli każdy z tych tak, i teraz
Więc pytanie, które jest imię Jego zakładało, że Żydzi, że przede wszystkim chciał się dowiedzieć, żeby coś móc przekazać na temat samej natury, charakteru Bożego. I było to całkowicie zgodne z tym, że w ten sposób Żydzi rozumieli słowo, znaczenie słowa imion jako mające szczególne znaczenie. Nawet niektóre kultury, nasze tego nie ma, ale niektóre kultury zakładają, że imię ma szczególną moc nad osobą, że na przykład niektórzy nie chcą wierzyć swoich prawdziwych imion, bo ktoś znając swoje imię mógłby na sobą mieć jakąś szczególną władzę. Natomiast tutaj generalnie mówimy o tym, że imię jest nierozerwalnie związane z osobą. I dlatego Bóg podał Mojżeszowi swoje imię, wyjaśnił właściwie znaczenie swojego imię, swojego imienia. Zresztą tutaj mówiliśmy o właśnie brat Przemek mówił na temat tej ostrożności. No, Biblia, ten pierwszy fragment Biblii był pewnie przez kilkaset lat zachowany w formie ustnej, został potem nam zapisany, natomiast gdy traktujemy literalnie, co jest napisane, to możemy przeczytać na przykład w pierwszej Mojżeszowej, 15 rozdziale, jak mamy taką historię, kiedy właśnie Abraham rozmawia z Bogiem, 15:7, zwłaszcza. Potem zaś do niego, ja jestem Pan, to jest tetragram, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby dać ci ten kraj na własność. Tak jest? Czyli tutaj mamy taki przykład właśnie tego tetragramu już jeszcze przed tą rozmową Mojżesza z Bogiem. Podobnie czytaliśmy na temat Ewy, to już jest pierwsza Mojżeszowa 4:1. Otrzymałam mężczyznę od Pana, tak samo od Jehowy. I teraz Przemek zwrócił uwagę na gramatykę hebrajską, bo ja tutaj nie wiem nawet jak to wymawiać, bo wymawiasz znaczenie swojego Boga w tym wersecie pierwszej, drugiej Mojżeszowej. Bóg podał dwa stwierdzenia. Echier asher echies, echier asher achies, jestem, który jestem. To znaczy, jestem tym, kim mogę być, kim chcę być, doskonale w mądrości, sprawiedliwości, miłości, mocy. To jest druga Mojżeszowa 33:18-19. Mamy tutaj taki przykład. Druga Mojżeszowa 33:18-19. Rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. To była chyba jedna taka unikalna prośba, którą zresztą Pan w pewnym ograniczonym zakresie spełnił dla Mojżesza. Pan powiedział, ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę, miłosierdzie komu mi się podoba. Jestem, który jestem, nie? Robię to, co chcę zrobić. Podobnie Bóg mówił też o sobie, Echiech, jestem. Tutaj mamy następną taką deklarację, jeżeli mamy startu drugą Mojżeszową, czyli 4 rozdział, 5-7. Jeżeli mogę, no. Chciałem tutaj wtrącać dopełnienie, bo no. Warto też pamiętać o tym, że w dyskursie, a więc mówię na początku zdania w języku hebrajskim, w gramatyce hebrajskiej, zwrot echie ma też charakter tak zwany wolitywny. Co to oznacza w praktyce, w gramatyce języka hebrajskiego? Że można też oddać ten zwrot, że ja pragnę być. Mm-hmm. To jest ciekawe, bo możemy ten fragment oddać jako jestem, który jestem, ale możemy go też oddać będę, którym będę, jestem, którym byłem, albo byłem, którym jestem. I niezwykłe jest to, że wszystkie tłumaczenia są poprawne. Nie ma, prawda, tego takiego tłumaczenia. Albo jestem tym, kim pragnę być. Tak, na przykład rabini, wielu czołowych rabinów Izraela, wykładowców hebrajszczyzny, w ogóle Tory, na przykład twierdzi, że ja będę, który byłem, na przykład jako Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ja będę z Izraelem, będącym w niewoli egipskiej, który byłem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Oni tak tłumaczą, echie asher echie. Także jakikolwiek, to właśnie potwierdza to, co powiedział Bogdan,
w jakiejkolwiek formie nie oddany tutaj to, w jaki sposób Bóg przedstawia się Mojżeszowi, to może Bóg uczynić się kimkolwiek zechce, żeby realizować swoje zamierzenie, żeby pokazać chwałę i głębię swojego imienia i to, kim jest. Dobra, teraz tak patrzę tylko z niepokojem, bo ilość materiału mnie trochę przerasta, także druga Mojżeszowa 34:5-7 mówiliśmy, a Pan wstąpił w obłoku i zatrzymał się koło niego i wypowiadał imię Jahwe. Przyszedł Pan przed jego oczyma i wołał Mojżesz wołał do Boga: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i milostliwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozbawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I tak, te deklaracje Jehowy dotyczące jego charakteru i natury ponownie zapewniły, że on w swojej mocy, nieskończonej miłości, sprawiedliwości będzie z Mojżeszem, dziećmi Izraela, dostarczając tego, co będą potrzebować. I jego moc nie może być kwestionowana, bo on jest samoistny od wieku aż na wieki. I teraz to samoistne istnienie Boga można znaleźć w paru miejscach w Biblii. Możemy na przykład zobaczyć to w pierwszej Mojżeszowej, czyli w piątej Mojżeszowej 32:40. Piąta Mojżeszowa 32:40. Albowiem podniosę moją rękę ku niebu i rzeknę: żyję ja na wieki. Żyję ja na wieki. Tak mówi Bóg. To jest jeszcze Izajasza 44:6. Izajasza 44:6 to jest bardzo ciekawy werset, bo on mówi: ja pierwszy i ostatni, oprócz mnie nie masz Boga. To znaczy, że on jest jedyną osobą nawet w świecie, jedyną istotą, która nie zawdzięcza istnienia komuś innemu. Izajasza 44:6 to był werset. Wszyscy pozostali zawdzięczali istnienie Bogu lub też jego innemu stworzeniu, czy synowi na przykład. Natomiast Jehowa to jest samoistny. On jest pierwszą przyczyną. Dlatego jest bez przyczyny i on jest samoistny. I teraz mamy taki ciekawy werset, który trochę zaprzecza temu, o czym mówiliśmy wcześniej, bo też rozważając imię Boże, nie sposób go nie zauważyć. Druga Mojżeszowa 6:3. To sobie otwórzcie, bo to jest bardzo ciekawy werset. Ktoś go odczytał? Druga Mojżeszowa 6:3. Proszę. Bardzo proszę. Nowy przekład. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Dziękuję. No właśnie, to jest bardzo ciekawy werset pod tym kątem, że tak jakby mówił Bóg, że jednak nie znali go pod jego prawdziwym imieniem. Natomiast czytaliśmy przed tym wersety, że tego imienia używali. Więc możemy się domyślać, że nie znali, nie rozumieli Boga jako istotę, nie rozumieli jego zamierzeń, jego charakteru. I pod tym kątem imię Boże nie było go znane. Więc w tym wersecie mówimy o tym, że imię to wiąże się bezpośrednio z naturą Bożą, z jego mocą, z jego charakterem. Natomiast nie dotyczy to po prostu prostego nazwania Boga. I tutaj tak, proszę. Króciutko, w oryginale w Stanach występuje hebrajski wyraz jada, który my traktujemy i tłumaczymy często jako poznać, natomiast ten hebrajski zwrot kryje sobie bardzo ważną treść. Doświadczenie, poznanie. A więc chodzi o to poprzez doświadczenie, poprzez czyny. Tak tłumaczy się hebrajski jada, więc tu jest właśnie ta ułomność przekładania na języki ojczyste, że, to co właśnie wraz wspomniał, że kiedy słuchamy w języku hebrajskim, rozumiemy głębię tego. A poznać, to tak jakbyśmy nie znali brzmienia. Ale hebrajski wyraz jada trzyma w sobie i utrzymuje w sobie doświadczenie. Czyli coś, co jest poprzez doświadczenie, to wiele głębsze znaczenie niż zwykłe poznać. Tak, i teraz
Drugą Mojżeszowa 3,14, to już czytaliśmy, ale sobie tylko przeczytamy, możecie sobie otworzyć, żeby tak trzymać na tym palec, bo tam Bóg oświadcza do Mojżesza Echier Asher Echie. I tu Echie nie jest rzeczownikiem, bo jestem, który jestem, ale w ostatniej części tego wersetu Bóg powiedział Izraelowi, tak powiesz synom izraelskim, Echie, jestem, posłał mnie do was. W tym wypadku ten czasownik jest użyty jako rzeczownik. Czyli tak jak my to też tłumaczymy ten słowo, bo jestem to nie jest rzeczownik, to jest czasownik, ale używamy to jako imię. I to jest właśnie, Bóg nazywa siebie jestem, albo będę, albo Jahwe, on będzie. I to oznacza mniej więcej to, tu było jeszcze wspomniane o tym, że jeżeli Bóg mówi o sobie, to jest Echie. Jeżeli ktokolwiek inny mówi o Bogu, to jest Jahwe. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nawet nikt nie wie chyba, jak to powiedzieć. Ja masz Bytka mówi, że wymawia się Jałę. Czytałam. Czytałam, on też tłumaczył tym razem o tych swoich myślach, swoich deistycznych. Czy tak jest naprawdę? Ja. No ale ta ilość nawet rozważania, jaką mieliśmy, pokazuje, jak duża głębokość Słowa Bożego, nie? W tym. A można się domyślać, że kiedy Mojżesz na przykład siedział i rozmawiał ze swoimi z ludźmi na pustyni, to dawało im to wiele pociechy, zrozumienie głębokości tych spraw, to myślę, że taka dawało też taką ogromną pociechę i wsparcie w tych trudnych doświadczeniach. I dużo większą moc, myślę, w ich charaktery wszczepiło to, że pozwoliło im przetrwać te wszystkie trudne doświadczenia, które ich czekały. I które spowodowały, że ten naród mógł się scementować razem jako jeden naród pod sztandarem Bożym. Bóg dodał jeszcze w wersecie 15, też właśnie w tym w drugiej Mojżeszowej, że to jest imię moje na wieki i pamiątka moja od narodu do narodu. To znaczy, że Bóg się objawił przez co? Przez swoje imię i wszyscy ludzie będą mogli dzięki temu imieniowi go poznać w jego chwalebnym charakterze, w jego dziełach. I to bardzo, myślę, ten Izrael scementowało, zobaczcie, czy 2000, nie wiem, więcej, co ja mówię, 2000 lat, to jest 3,5 tysiąca lat, można powiedzieć. No, jak wiele w ciągu tych 3,5 tysiąca lat się zmieniło, że jak wiele narodów zniknęło i my sami, gdy na to popatrzymy się na historię Polski, to myśmy się tak z dnia w 1966 roku pokazali, że nasi przodkowie istnieli wcześniej, a nie ma po nich śladu, nie? Pod naporem innych religii, pod naporem bogów, trudno nawet nazwać wtedy chrześcijaństwo. To była taka dziwna mieszanka religii germańskiej oraz tego, co głosił nasz Pan. No została nasz kraj poddany temu przodkowi przymuszonej chrystianizacji i staliśmy się nominalnymi są w naszej części po zwolennikami Jezusa, natomiast cała tożsamość jej nie ma. Natomiast Żydzi te wszystkie prześladowania przetrwali i przez 3,5 tysiąca lat udało im się zachować Słowo Boże, dlatego nawet w tej formie zapisów, nie twierdzę, że zachowali je w swoim sercu czy przez stosowanie, ale przynajmniej nominalnie to pismo przez nich przetrwało. Tak więc możemy podziwiać tą moc, którą imię Boże w ich sercach zasiało. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Tak mówił o sobie i o swoich o naśladowcach Chrystusa apostoł Paweł, 2 Koryntian 2,14. Tu mamy już takie nowotestamentowe przykłady używania słowa imienia. Drugi to Mateusza 1,12. Dziękuję Ci bardzo. Drugi to Mateusza 1,12. By was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby w nim za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
I teraz nasz werset przypomina nam o niezależnym istnieniu Najdostojniejszego i Najwyższego, którego imię jest święte. Nasz Bóg zamieszkuje wieczność. On jest bardzo wielki, bardzo mądry, bardzo dostojny. Lecz On jest też bardzo współczujący, jest Bogiem miłosierdzia i miłości. Aczkolwiek Jego miłość też ma taki charakter czasami twardej ręki, nie? Twardej ręki. Mamy taki przykład Izajasza 57:15, kiedy Bóg już jest zdesperowany i mówi w wersecie 13, werset Izajasza 57, kiedy będziesz wołać i ci ocalał twoje obrzydłe bożki, nie? Jak tak szukacie tej inny Bogów, to nic ci ocalał od tego losu, które cię, ale wiatr cię rozwieje, wicher je porwie. Tak mówi o zniecierpliwionym do Izraela 57, tak pamiętacie, 13. I teraz ważny werset, 57:15. Tak bowiem mówi wysoki, wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię święty. Zamieszkuje miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby użyć ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. Bóg mówi nas tym, i tak możemy, nie bezpośrednio, ale przyglądając się tym wersetom, tam dojść do wniosku, że gdyby chciał, gdyby miał walczyć z ludzkością, to byśmy zostali zniszczeni. No bo nasze umiejętności wtedy i nawet dzisiaj, nasza moc jest nikła. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy prochem, my dla nas współczucie, pomimo naszych wszystkich niedoskonałości i występków. I pod tym względem mocno różni się od innych bogów, zwłaszcza bogów pogańskich, którzy karają, panują, żądają ofiar po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, nie? Nasz Bóg Jehowa we wszystkich dziełach, we wszystkich nakazach czynił te wszystkie nakazy dla dobra człowieka. Nie po to, żeby skorzystać na tym, tylko po to, żeby doprowadzić człowieka do doskonałości. Więc wszystkie te ograniczenia, wszystkie ofiary miały na celu właśnie naprawę charakteru i służyły tylko i wyłącznie każdemu z nas. I teraz mówiliśmy, że w tym wersecie między innymi, że poza tym dostojeństwem charakteru, jaki posiada, bardzo szczególnie współczuje tym wszystkim, którzy mają uniesione i skruszone serce. Ducha pokornego, to przeczytaliśmy, tak? Zdają sobie sprawę z tym niedoskonaleń i pragną żyć w nim w harmonii, przede wszystkim w swoim życiu. Dla takich On jest zawsze żywy, bliski, chce ożywiać ducha pokornym i udzielać im siły. Bóg nie wdepcze takiej osoby w pył, jak wielu rzymskich panów, albo taki nie dba o swoje, jest, nie wystawia głowy, to go zniszczę. Tak wielu działa na tej ziemi, jeżeli ktoś nie ma dużej, jeżeli ktoś się nie stawia na swoim, no to jest bardzo często wykorzystywany. Natomiast Bóg jest Bogiem sympatii, współczucia i miłości, który takie jednostki, które potrzebują wsparcia i szukają, da to wsparcie, da im ulgę w ich doświadczeniach i doprowadzi ich do harmonii ze sobą, jeżeli tylko są na to gotowi. Bo teraz każdy z nas, myślę, że miał różne doświadczenia w życiu, nie? Które spowodowały, że czasami był załamany, a czasami był pokorny i skruszony. Jest pewna różnica to między sercem złamanym, a sercem skruszonym. Serce złamane jest wtedy, kiedy mamy ogromny smutek, jakąś stratę, żal. A taka rzecz mogłaby się zdarzyć, gdyby na przykład zginął nam ktoś bliski, doznalibyśmy jakiejś ogromnej straty. Powoduje to, że zaczynamy czuć pewne takie niezadowolenie z rzeczy zewnętrznych, które się wiązały z tym, że coś w sposób może nawet niesprawiedliwy nas dotknęło. Nie? Wtedy jesteśmy załamani. Natomiast serce skruszone jest wtedy, kiedy mamy niezadowolenie, ale z własnej postawy. Kiedy czujemy, że w jakiś sposób nasze postępowanie w sposób cały czas
jest takie, że nie możemy z Niego być zadowoleni, że coś nas do tego przygnębia. I dlatego złamana wola to nie jest to samo, co skruszone serce, bo czasami taka osoba, mimo tego, że złamana, to nie jest posłuszna, nie jest uległa boskiej woli, nie? Prawdziwie pokutować mogą te osoby, które są skruszone. A pokuta nie jest nic innego, jak tylko próbę zmiany własnej umysłowej postawy wobec pewnych rzeczy, które być może stanowiły dla nas kiedyś wartość grzechu, pewnych naszych może nawet nie grzesznych, ale skłonności takich ziemskich, które nie służą niczemu dobremu. Więc temu pokuta ma służyć temu, żeby w jakiś sposób próbować siebie zmienić. Taki pokorny, niezadowolony z siebie stan staje się bardzo korzystny, jeżeli szukamy właśnie tutaj jakiejś boskiej pomocy. Jeżeli będzie taka osoba uległa, wyspana i gotowa czynić boską wolę. I tacy otrzymają boskie błogosławieństwo, bo taki Pan jest sprzyja. Pan jest bliski tym, którzy mają skruszone serce. I teraz mamy taki przykład Dawida. Bardzo często Dawid się pojawia w rozważaniach i Żydów, i chrześcijan, jako jednostka, która żyła takim pełnym życiem, która był i wojownikiem, i śpiewakiem, ale nade wszystko w swoim życiu w sposób bezkompromisowy realizował Bożą wolę. No i raz, a może i więcej razy, no popełniał w swoim życiu błędy i z tego tytułu był karany, ale z tego tytułu też pokutował. Jak tylko się dowiedział, jak tylko ktoś go wreszcie obudził, no co ty, człowieku, robisz? To nie, jego serce nie spało, nie? Jego serce wystarczyło taki lekki, a czasami trochę mocniejszy wstrząs i natychmiast na kolana. Także Psalm 18:20 mówi prorok Dawid, król, wojownik, 18:20. Wyprowadza mnie w miejsce przestronne, ocala, bo mnie miłuje. Tak mówi o swojej postawie w takiej chwili. To niekoniecznie znaczy, że świat będzie piękny, że wyzwoli nas z kłopotów finansowych, wszystkie nasze długi zostaną, że natychmiast znajdziemy pracę, że ją straciliśmy, że nie wiem, ktoś jak jest chory, to natychmiast ulegnie uzdrowieniu. Nie. Ale bo tak, czasem tak, a czasem nie, nie wiemy. Natomiast wiemy, że Bóg da takiemu odpocznienie, a to są lepsze niż pieniądze, lepsze czasami niż zdrowie, bo i nawet jeżeli są kłopoty rodzinne, to znajdą w Bogu dobrego pocieszyciela i przyjaciela, który będzie im w stanie dać pokrzepienie i dobrą radę. Tak więc Pismo Święte nas zapewnia, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie? Że jest tylko Bóg, jest tylko nasz Pan Jezus, który był drugim sprawiedliwym, a każdy z ludzi w jakimś stopniu uchybia sprawiedliwości. W jakimś stopniu uchybia sprawiedliwości. Chcielibyśmy tego nie czynić. Czasami nam wydaje się, że nasza postawa jest dobra, tylko ci wokół nas popełniają pewne uchybienia wokół dla nas, ale no niestety prawda jest taka, że my też jesteśmy odbierani w ten sposób, że popełniamy różne rzeczy. I teraz jest taka jedna sprawiedliwość, którą Bóg może uznać dla tych, którzy starają się pozostawać w boskiej harmonii, którzy starają się chodzić drogami sprawiedliwości, przy czym starają się, to nie oznacza, że czasem nie, tylko całego swojego serca powinienem starać się zrozumieć, jaka jest wola Boża. I nawet jak ona jest niewygodna dla mnie, powinienem ją postępować. Taka postawa jest właściwa, a nie, no w sumie to nie wiem, ale korzystnie dla mnie będzie, jak zrobię to, jeszcze się pomodlę. Nie, to musimy z całego swojego serca starać się wypełniać wolę Bożą i taka rzecz będzie przyjmowana, jeżeli my popełnimy błąd. Natomiast jeżeli gdzieś tam dopuścimy swoje elementy samolubne, no to wówczas nie wypełniamy tego. No i możemy się liczyć z tym, że no taka rzecz nie będzie błogosławiona.
Pamiętamy kazanie na górze, na pewno napisane jest: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. To łaknienie i pragnienie sprawiedliwości powinno być realizowane przez nasze życie. Nie tylko to, że my chcielibyśmy otrzymywać taką sprawiedliwość i od innych, ale sami też powinniśmy ją innym dawać. Natomiast to, że ktoś będzie starał się zachowywać sprawiedliwość w swoim życiu, nie oznacza, że będzie wolny od kłopotów i trosk, nie? Wręcz przeciwnie, tutaj mamy werset Dzieje Apostolskie 14:22. Apostoł Paweł do swoich uczniów mówi, i razem z Barnabą ogłosili Ewangelię, pozyskali wielu uczniów i co tam dalej chodzili, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego, bo świat generalnie nie lubi, jak ktoś chodzi prostymi ścieżkami, nie? Zacznie prościej dostosowywać się przez trochę ten. Kiedyś słuchałem takiego historyka, który omawiał temat historii, zwłaszcza tych pierwszych chrześcijan, pierwszego kościoła, takiego okresu, który nazywano chrześcijaństwo, było religią kobiet i niewolników, nie? Które wiązało się z faktem, że ludzie ci byli słabi generalnie. Chrześcijaństwo nie było takim modną religią właściwie, nie? Czyli że nie wiązało się z takimi dużymi korzyściami. I rozpoczęły się prześladowania chrześcijan oparte na jakichś takich zupełnie wyssanych z palca podstawach, ale potem okazało się, że w sumie, no tak, no cesarz wydał dekret, ale w sumie to nie jest to fajne i dobre mordować, że tak powiem, w imię religii w Rzymie. Więc jest taka sprawa, tutaj, no, mamy taką sytuację, jesteś chrześcijaninem, jest sekret cesarza, że musisz przyznać, że cesarz jest Bogiem. Słuchaj, my wiemy, że on nie jest Bogiem, nie? Chodzi o to, słuchaj, ja i ty tak podpiszesz, słuchaj, i możesz wyjść. To nie jest tak, że ten. Więc albo wy, a nie podpisujesz, albo podpisujesz i zapomniano o sprawie, nikt nie będzie wiedział. Tak to działało. Naprawdę tak to działało. Chrześcijanie nie ustępowali ani o jotę. To jest postawa, która dzisiaj się nam wydaje niezwykła. To nie było tak, że na przykład jesteś chrześcijaninem, to jest straszna religia, więc albo podpisujesz, że cesarz jest królem, to cię obetniemy o głowę, a jak nie, to zwoi pochodnie i tak dalej. Tylko albo wolność i normalne życie i zero problemów, albo nie podpisujesz i tego. Taka, powiedzmy, lojalka, nie? Dzisiaj wiemy, dzisiaj jest taka zabawa niestety polityczna z teczkami, że ktoś tam coś podpisywał. Ciężki bardzo test. Ja bym nie chciał takiego przechodzić. No bo jak? Czy zapewnić swojej rodzinie względy, dobrobyt i ten, czy składać wszystkich na tułaczkę, a może nie na niewolnictwo przez moją postawę? No, wiele braci zdecydowało się na podpisanie. I oto między innymi pierwsza schizma była, bo się okazało, że wracali z tułaczki, z kamieniołomów po parunastu latach, tacy zmęczeni, doświadczeni bracia, nie? Bo nie zawsze to były lwy, nie zawsze to była, czasami to były po prostu kamieniołomy. No i co? Okazuje się, że ich bracia w Panu podpisali i że te paręnaście lat sobie bardzo wygodnie żyli. I to już starszymi w zborze i nie tylko w zborze. Tak jest. Takie pytanie jest, ale tutaj mówimy o tym, że te ciężkie doświadczenia nas czekają i tu są pokazane przykłady właśnie. No wspaniały charakter trzeba było mieć, żeby coś takiego uczynić. Świat podróżuje w kierunku przeciwnym do sprawiedliwości, drogą samolubstwa i dogadzania ciału. I to nie są skłonności złe, tak zupełnie, ale natomiast jeżeli ustępujemy cały czas swojemu ciału, no to rozwijamy nie te charaktery, które potrzebujemy. Jeśli kto miłuje świat,
nie ma w nim miłości ojcowskiej. Pierwsza Ewangelia, pierwszy Jana 2,15. I teraz niektórzy w tym świecie sprzeciwiali się temu i szli śladami mistrza. Widzimy, jak to ciężko było i później, jak Kościół chrześcijański stał się tym wiodącym Kościołem, nie? Bo jakby jak łatwo było iść tą drogą troszkę obok drogi pańskiej, zejść z tej wąskiej ścieżki, nie? I nagle się okazało, że i przywileje, i dobra praca była, bo nagle, żeby dostać pracę w armii rzymskiej, żeby dostać pracę w prefekturze, żeby dostać pracę w tym, to musiałeś być chrześcijaninem. A tym nominalnym chrześcijaninem. Więc często ludzie, którzy jeszcze tydzień wcześniej chodzili do świątyni Jowisza, nagle ich zapisywali i no bo trzeba było się zapisać, trzeba było mieć legitymację, no i proszę bardzo, i chrześcijanie, nie? I ci ludzie potem zapełniali ławy kościołów, nie interesują się za bardzo tym, co było ogłoszone, no i tacy chrześcijanie budowali ten tłum, który potem niestety zmienił to chrześcijaństwo w coś, co przez wiele tysięcy, przez wiele set lat później rządziło naszym światem i wystawia Bogu bardzo czasami złą opinię, nie? Gdybyśmy traktowali, że to, co oni głoszą, jest prawdą, no to Bóg byłby, nie byłby chwalony, nie? Przez te dzieła. Bóg wyzwalał ludzi, jeżeli kroczyli tą drogą, pozwalał im rozwijać swoje charaktery, wyrywał ich z utrapień, nie na zasadzie, że w sposób magiczny te utrapienia następowały, ale że takie jednostki były w stanie je przetrwać. Były przetrwać w stanie najstraszniejsze próby, najstraszniejsze rzeczy, jakie wiązały się z faktem, że całe ich życie były zniszczone, że cierpieli, że umierali śmiercią męczeńską, albo że byli wygnani. Potrafili to przetrwać, co więcej, wzmacniać się. I z radością przyjmowali grabież ich mienia, by stale cieszyć się tą łaską, a w przyszłości jeszcze większymi błogosławieństwami. Tak było i za czasów starożytnych, bo przecież wiemy, co czekało proroków Izraela, tych prawdziwych. Nie zawsze to były miłe rzeczy, nie? Bo to okazuje się potem, że błata, jak czytamy dokładnie Stary Testament, była ta religia oficjalna. No i był taki Jeremiasz, który nie zgadzał się z królem, nie? I który był prześladowany, i który się musiał chować, było inaczej, by go pokonali. I teraz Synowie Boży podczas obecnego wieku Ewangelii są szczególnie nękani przez próby i trudności. Te próby i trudności mają bardzo różny charakter. Dzisiaj mają inny charakter niż 10 lat temu. 10 lat temu miały inny charakter niż wcześniej. Czasami były to proste próby związane z faktem, że ustrój się nie zgadzał na pewne rzeczy, że trzeba było się chować. A dzisiaj patrzymy na takie rzeczy trochę z sentymentem, że bracia musieli przepisywać Biblię, nie? Bo dzisiejsze doświadczenia mają dużo bardziej subtelny charakter. Chociaż w Rosji właśnie zabronili świadków Jehowy. Znaczy zdelegalizowana została organizacja świadków od wczoraj. No tak, ale jak mają internet, mają tablety, mają to, mają tamto, przesłanie literatury, to w dzisiejszych czasach to nie jest problem, nie? Tam chodzi o coś innego, tam chodzi o nieruchomości, które zostały pozostawione na potężne pieniądze i o to będzie teraz batalia. Ale generalnie polityka. Polityka. Gdzie? W Mińsku, na Białorusi. Nie mówimy naszą medialną, ale mamy. Tak więc sprawiedliwy nie może, nie spadnie w grzech. Najwyżej to może mu się zdarzyć, to się potknąć. Podpytać się każdy może pod warunkiem, że będziemy trzymali oczy nasze w kierunku Bożym. Potkniemy się i powstaniemy. Jeżeli miły jest sprawiedliwość, taka osoba będzie pragnęła iść do przodu, w tym kierunku, co jest słuszne, sprawiedliwe, uznane przez Pana, nawet gdybyśmy się mieli potykać całe życie. Jeżeli tylko zachowamy skurczone serce, niezadowolenie z własnego zrozumienia, z własnego... Jeżeli zrozumiemy, że już pochwyciliśmy, to przegraliśmy. Jeżeli ciągle będziemy niezadowoleni, jeżeli ciągle będziemy siebie badali, czy aby na pewno, czy aby ten... To jest to właściwa postawa. I ta postawa jest najwyżej uboga pochwałę. Jak łatwo być zwiedzonym, nie? Tak, tak. Jak łatwo być zwiedzonym. Sami wiemy.
To jest trochę tak jak z Gankiem, kiedyś taki ktoś mi mówił, że jak się gotuje żabę, znane, nie? Jak się wrzuci żabę do takiej zimnej wody i powoli się gotuje, to nie zauważy, będzie mu się zdarzyć, to się ugotuje. A jak się wrzuci do wrzątku, to choćby miała tego, to wyskoczy, nie? I dlatego nas te warunki po prostu, a zwłaszcza subtelne działanie szatana powoduje, że jestem jak ta żaba i usypiamy i po pewnym czasie się okazuje, że dlatego ważne jest, żeby to niezadowolenie było. Jeżeli to zadowolenie jest, a tak ci pusto było. Słucham? A tak ci pusto było. No właśnie. No. I tak dalej, jesteśmy bezradni z powodu upadku, więc musimy uznawać swoją małość, swój upadły stan, pamiętać o tym. Stajemy się bardziej skruszeni i zaczynamy dostrzegać w sobie grzech, pilnować się, żeby się nie powiększał. Chcemy być w harmonii z Bogiem. Takim Bóg okaże swoje zbawienie, a innym nie, ale już właściwie okaże je, ale w inny sposób, nie? W inny sposób. Tylko pokorni mogą naprawdę ocenić swój stan. Zobaczmy, jak to było trudne przez perspektywy lat już naszej wiedzy, żeby zrozumieć, że ma się błąd, nie? Ja mogę powiedzieć sobie, że nie rozumiałem w ogóle, o co chodzi z tym wszystkim innym, jak byłem w kościele katolickim, nie? Teraz czy moja mama uważa, że my jesteśmy strasznymi odstępcami, bo ona już pochwyciła, nie? Ona już ma to wiele... Ma wiele dobrego zrozumienia, ale uważa, że wie lepiej, nie? To nie jest postawa, która powoduje, że ktoś ma... To jest postawa skruszona i pokorna. Ta postawa pojawia się dopiero wtedy, jak pewne doświadczenia zmuszają nas do tego, żeby się zacząć zastanawiać nad sobą i dostrzegamy, że jest pewien kłopot. Tak. Przez całe panowanie Chrystusa ta pokorna klasa miała łaskę i błogosławieństwa. Tylko pokorni, skruszeni mają sposobne zostanie uczestnikami z naszym Panem w Jego Królestwie. Tutaj mamy Efezjan 1,10, taki werset, tylko jeden z ostatnich, żeby się jeszcze zmieścić z pewnymi myślami na drugi wykład. 1,10. Efezjan 1,10. Do dokonania pełni czasu, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i co na ziemi, tacy będą to właśnie czynić. Bóg się sprzeciwia pysznym, znamy, a pokornym łaskę daje, tak? Ten werset też jest nam znany. Stają się przez jego dziećmi, ponieważ przyjęli właściwą postawę. Jeżeli tak Bóg takie błogosławieństwa przygotował tylko dla pokornych, jeśli pokorni są wytymi liczni i wiemy, że pewnie kto jest w tej grupie tych uznanych za pokornych, pewnie dla wszystkich będzie zaskoczeniem, co będzie z resztą ludzkości? Izajasz 26,9. Taki werset, powiem nam szczerze, że który zawsze trochę... Kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń w Braci Wolnych. Bardzo mi się podoba ten werset. Bardzo mi się podoba ten. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w moim wnętrzu, bo gdy Twoje sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata tego uczą się sprawiedliwości. Będzie taki czas, nie? To nie jest tak, że Bóg wszystkich wskazuje na śmierć. My wiemy o tym, że to będą błogosławieństwa, które będą dla pokornych i skruszonych, ale wtedy będą pokorni i skruszeni, bo wiemy, że laską żelazną Pan potłucze te wszystkie naczynia naszych serc, skruszy. Będzie to wyraźne dla ludzi, że wszyscy się dowiedzą, że następuje zmiana. Bo teraz my możemy mówić, ale no to jest brat Przemek, to jest brat Bogdan, to są siostry, co sobie wie? No, a tytuł ma siostra jakiś? Nie ma. Nie ma, no. To proszę się nie odzywać. Ale siostra jest kur. Siostra jest kur. Tak więc, a pyszni są uznani za szczęśliwych i pyszni są uznani za tych takich zwycięzców, zawodów. Ja tak, nie wiem, ktoś mi wrzucił na Facebooka, jak spotkanie Macierewicza z tym, że
ojcem Ryzykiem. Ja tylko przez chwilę oglądałem, ale zaraz włączyłem. Natomiast było takie spotkanie ludzi zadowolonych z siebie, nie? Oni już wiedzą. Tu ojciec, dyrektor, twarde, podaje. Tylko nieprzyjemnie mi się to oglądało, bo już ja nie będę oceniał innych, ale myślę, że to nie była postawa pokorna. Tak z mojego zrozumienia wydaje mi się, że Bóg da ten okres przyszłości 1000 lat na edukację dla wszystkich. To jest i mało, ale i też dużo czasu. 1000 lat i dzień bywa bardzo długo jeszcze czasu, nie? Jak ktoś musi iść z plecakiem w góry 16 godzin, to się to wyjdzie dzień. Trwa wieczność, nie? Także 1000 lat to dużo czasu. I w nowym porządku rzeczy się to zmieni. Każdy będzie miał szansę życia dłużej. I za 65-20 nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dzieci w 100 latach umrze, a grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. To jest takie wersety, które dają nam taką możliwość zrozumienia tego, że Bóg pozwoli nam wszystkim w takim normalnym stanie zdrowia, powoli, mając tę ilość czasu wystarczającą, uczyć się. I ci, którzy będą chcieli się uczyć, ci, którzy zachowają serce skruszone, będą mieli możliwość zachowania życia, a ci, którzy tego nie będą czynić, co jest napisane jest dalej, Izajasz 28:17, a wykonam sąd według sznuru, a sprawiedliwość według wagi i potłuczę grat nadzieją mylną, a ucieczkę wody zatopią. 28:17, Izajasz. I też te wszystkie nasze dyskusje, które mamy tutaj, rozmowy, przestaną mieć sens, bo mówiliśmy już wcześniej w innych wersetach, a też taki znany Jeremiasz 31:4. Znakiem Pana, bo mnie wszyscy poznają, od najmniejszego do największego z nich, mówi Pan. Nikt nie będzie potrzebował mówić, poznajcie Pana, bo wszyscy będziemy mieli już skruszone serca, nie tylko ci, którzy teraz je zachowują, ale też wszyscy inni poznają, doznają tego traktowania, ale też poznają wspaniałą sprawiedliwość Bożą. I wówczas będzie uznany wysoki standard, taki Pan ma dla swojego ludu, wtedy wszyscy pokorni i mają to właściwy stan serca, wiedzą do harmonii z Bogiem. A wszyscy, którzy tego nie zrobią, spotka ich kara. Która śmierć. I straszna, ale też na swój sposób chyba bardzo sprawiedliwa i mało okrutna kara, która będzie polegała na tym, że zamknął oczy i ich nie otworzył więcej. Wracając do naszego wersetu, bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte imię jest Jego. Ja, który mieszkam w wysokości na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Taka nasza nadzieja w tym smutnym, czasami może i czasami radosnym świecie, który oferuje wiele złudnych nadziei dla nas, wiele troski, doświadczeń i trochę radości, żebyśmy pamiętali o tej najważniejszej radości, która jest i w tym największym oazie pokoju, o którym jest nasz Pan, którego na wszystkim życzę wierności i konkretne. Dziękuję. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.